Jaworzyńska Modelarnia się lata po raz 10 zaprosiła na festiwal modelarski. 7 i 8 września w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 spotkali się fascynaci tej dyscypliny. Tym razem zaprezentowano 195 modeli kartonowych i 389 modeli plastikowych. Modelarze byli i z Polski, i z Czech, Niemiec, i Słowacji. Rozdano grubo ponad 150 nagród i wyróżnień. Organizatora pytamy, jak zmieniał się festiwal w ciągu 10 lat. Pierwszy festiwal zaczął się jak uchliczkoka, czyli na początku był zawał, a później się wszystko posypało. Czyli brakło nam dyplomów, brakło nam medali. Zakładaliśmy, że przyjedzie 300 modeli, przyjechało prawie 700, także zaskoczył nas to kompletnie. Z roku na rok było coraz spokojniej. Jak gdyby wpisaliśmy się już tak chyba na stałe, czego przykładem jest ten festiwal. Wśród modelarzy napotkaliśmy organistę z naszej jaworznickiej kolegiaty, Wojciecha Gawlasa. Prezentował swój nadzwyczaj oryginalny model promu pasażerskiego, który pływa, trąbi i świeci. Wyobraźnia modelarzy nie zna więc granic. Należy sądzić, że w ostatnich 10 latach nastąpiły w tej dyscyplinie ogromne zmiany. Wchodzi technologia 3D, która praktycznie jesteśmy w stanie wykonać przy pomocy maszyn i z programów systemu CAD albo temu podobnych wszystko. Jeżeli Państwo kojarzą, jest ławka, która stała kiedyś na peronach we wszystkich dworcach w Polsce. Ławka ma 64 szczeble i dwa płaskowniki. I taką ławkę możemy wykonać i mieści się ona na paznokciu małego dziecka i ma 64 szczebelki. Największym modelem wystawy był model polskiego myśliwca sprzed wojny. Powstał w skali 1 do 6. W najmniejszej skali 1 do 700 sklejono model Titanica. Każdy z jurorów miał swego faworyta. Są takie modele. Z jednej strony patrząc na jakość wykonania, precyzję, z drugiej strony na pomysł, jak coś zrobić. Jest tutaj taki model śmigłowca i jego nie ma w rzeczywistości. On jest sklejony z elementów z trzech innych śmigłowców. Bardzo ciekawy efekt. Okazało się, że można nazwać model trochę romantycznie, czyli wtedy przybyli uskrzydleni huzarze. Inne modele nazwano przykładnie wedle tego, co prezentowały. Na przykład Apollo 11 – pierwsze lądowanie, Apollo 17 – ostatni start. Modelem o najmniejszej na świecie skali jest model portu Yokosuka, powstał w skali 1 do 1200. Praca ta wymagała świętej cierpliwości. A propos, czy modelarza może cokolwiek poirytować? Czasami bywa może moja nieudolność. Tak, tak, najczęściej przy robieniu modeli. Niezadowolenie z tego, co mi wyszło. Nie, absolutnie. Mam granicę cierpliwości. Drążyliśmy z ciekawością temat najmniejszej skali w modelarstwie. Biegli w sztuce modelarze stwierdzili, że mógłby to być model Układu Słonecznego. W skali coś około 1 do miliarda. Poczekamy, zobaczymy.